Siemka, ja jestem Adacho i tu jest mała. Tak jest, to było kocie cześć. I dzisiaj na drugi plan musimy przełożyć te wszystkie rzeczy związane z filmem Dragon Ball Super Super Hero, mimo tego, że dyskusja naprawdę aż nawet dzisiaj, 3 dni po premierze, jest bardzo, bardzo zażarta i jeszcze na ten temat będziemy sobie rozmawiać, ale dzisiaj to nie jest główny temat dyskusji ze względu na to, że zgodnie z tradycją mniej więcej tydzień przed rozdziałem mangi pokazały się w internecie szkice. Na oficjalnej stronie Dragon Balla pokazały się szkice, mało tego, pokazały się dodatkowe opisy. Myślę, że na podstawie których będziemy mogli sobie... Odłożę klawiaturę, żeby mi mała nie włączyła nagrywania. Na podstawie których będziemy mogli sobie dodatkowe teorie jakieś wysnuć. Także, zaraz zajmiemy się tymi 7 szkicami. Na początku przeczytam wam opisy na stronie, które według mnie mogą tutaj dodać trochę pikanterii. Mimo wszystko, na początek mała zabawa. Ostatnio przed meczem Belgii pytałem was, żebyście... Znaczy prosiłem was, żebyście wytypowali wynik i nie skończyło się to dobrze. Ale, co mi tam, zróbmy to jeszcze raz. Jaki wynik typujecie na dzisiejszy mecz? Oczywiście, jeśli będziecie pisać po rozpoczęciu meczu, to już się nie liczy. Do wygrania, jak ostatnio jest ciastko piegusek. I ostatnia sprawa, przed rozpoczęciem, w zasadzie przedostatnia, bo jeszcze chcę wam bardzo podziękować za oglądanie moich filmów. Także teraz już ostatnia sprawa, przed rozpoczęciem omawiania szkiców. Będę bardzo wdzięczny, jeśli poświęcicie następne kilkadziesiąt sekund na zapoznanie się z tym, co mam do powiedzenia. A mam do powiedzenia na temat sponsora mojego kanału, czyli strony... Mała nie wie. Eneba.com. W opisie mojego filmu znajdziecie linki do Eneba.com, nowego rynku gier oferującego ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych z nieustannie rozwijającą się biblioteką gier. Wszystkie oferty na Enebie łączy jedno, są w niespotykanie niskich cenach. Oprócz tysięcy gier znajdziecie tutaj również karty podarunkowe, programy komputerowe, czy chociażby różnego rodzaju doładowania i subskrypcje, czy to do PlayStation, Xboxa czy Nintendo. Zakupy na Eneba.com są niezwykle łatwe i przede wszystkim bezpieczne, a realizacja zamówienia następuje błyskawicznie. Oczywiście i fani Dragon Balla znajdą coś dla siebie, a jeśli chcecie zaoszczędzić jeszcze więcej, przed zakupem skorzystajcie z kodu ADACHO3. Kod działa na produkty nieobjęte ofertą promocyjną. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z ofertą poprzez kliknięcie link w opisie mojego filmu. Dziękuję za uwagę. Oddaję głos do studia. Dzięki wszystkim za wysłuchanie. Przechodzimy sobie do analizy tego, co dzisiaj dostaliśmy i zaczniemy sobie od tytułu. Rozdział 85 mangi Dragon Ball Super. Uwaga, nosi bardzo enigmatyczny tytuł, ponieważ brzmi on ich oddzielne odpowiedzi. Oddzielne odpowiedzi, tak jakby oni, w domyśle najprawdopodobniej Goku i Vegeta, padli na jakieś odpowiedzi, ale to są odpowiedzi, które w przypadku Goku i Vegety się różnią. Jakby odpowiedzi, wydaje mi się, że potrzebne do dalszego wyszlifowania ich technik, to będą też rzeczy, o których będę mówił później, ponieważ według mnie to bezpośrednio nawiązuje do słów Monaito, który powiedział tuż po tym, jak nasi bohaterowie wysłuchali nagrania z walki Bardocka. Pamiętacie, że duma wynikająca z pochodzenia własnego nie polega na zemście, nie polega na obarczaniu się grzechami swoich przodków i po prostu polega na zrozumieniu własnego jestestwa, prawda? Także zacznijmy sobie od opisów i chciałbym, żebyście zwrócili szczególną uwagę, co tam jest zawarte. W poprzednim rozdziale Goku i Vegeta walczyli ramię w ramię przeciwko Gasowi, ale nawet ich połączone siły okazały się nie dorównywać niezmierzonej mocy Hitera. Może wystarczy tej nostalgicznej melodii, bo prawa autorskie istnieją, a ja bym chciał coś zarobić na tym filmie. Jednakże, nasza dwójka na końcu dokonała przełomu, gdy Vegeta dzięki Ultra Ego wzmocnił się na tyle, by zadać pojedynczy cios Gasowi i wreszcie zadać trochę obrażeń. Następnym razem zobaczymy, jak Goku i Vegeta podążają zgodnie z własnymi osobistymi przekonaniami w walce z Gasem. Uwaga, bo teraz będzie mocny. Vegeta wydaje się lekkomyślnie stawiać Mała ma już dość Vegety, który wydaje się lekkomyślnie stawiać czoła Gasowi, nie zważając na własne życie. Ale czy dzieje się tutaj coś jeszcze, co może wyczuć tylko Goku? Opis na stronie sugeruje, że oprócz tego, co zobaczymy, dzieje się coś jeszcze, co może wyczuć tylko Goku. I z tą myślą chciałbym, żebyście obserwowali te szkice. Także zaczynamy sobie rozdział praktycznie od tej samej sceny, którą skończyliśmy ostatnio, ponieważ pamiętacie, jak wyglądała sprawa. Goku i Vegeta walczyli z Gasem i na końcu, kiedy Goku dołączył do Vegety, który walczył z Gasem jeden na jeden, ponieważ Goku przepychał tę kulkę, Vegeta zaczął zyskiwać przewagę. A jeśli nie chcecie nazwać tego przewagą, to przynajmniej zadał bardzo potężny cios, który widać faktycznie uszkodził Gasa. Dokładnie w tym momencie zaczynamy szkice i Vegeta rozpoczyna słowami: zadawanie mi obrażeń stawia cię w niekorzystnej sytuacji. Więc co teraz zrobisz? Dalej będziesz mnie wzmacniał? Widzimy Gasa, który zdenerwowany doskakuje w stronę Vegety i uderza go pięścią w brzuch. Następnie wykopuje go w górę, leci do niego, kiedy Vegeta wzlatuje w powietrze, w zasadzie jest wyrzucony w powietrze, kopie Vegetę z powrotem w dół, a kiedy Vegeta upada na ziemię, zanim jest w stanie opanować swoją pozycję, Gas wbija kolana w brzuch Vegety i widać po twarzy Vegety, że to wydarzenie nie za bardzo mu się podobało. Vegeta oczywiście cały czas jest w formie Ultra Ego i wiemy, że Goku cały czas jest w formie Ultra Instynktu, ponieważ praktycznie w tych formach byli
mówili na końcu rozdziału, a nie wygląda to tak, jakby coś się tutaj zmieniło. Gaz odpowiada na te pytania Wegety, co ma zamiar teraz zrobić Gaz, ponieważ wiemy, że w ten sposób w przypadku Wegety działa Ultra Ego, przynajmniej do tej pory tak działało. Im więcej Wegeta dostawał obrażeń, tym silniejszy się stawał. No i Gaz ma bardzo prostą odpowiedź i mówi tak, odpowiedź jest prosta, zabiję cię od razu. Okej, mocno się negocjuje. Trzeba przyznać. I kiedy Vegeta leży na ziemi, praktycznie nieprzytomny, przed Gasem, który trzyma przed nim rękę i ma zamiar go wykończyć, Goku jest już dosłownie gotowy do tego, żeby wskoczyć i zainterweniować. Na kolejnym panelu widzimy coś, co jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ nagle Gas otrzymuje mocny cios w brzuch, który praktycznie jest nawet niewidoczny. Gas otwiera usta z bólu, jego oczy wychodzą praktycznie z orbit. Okazuje się, że Vegeta, ku zdziwieniu również Goku, ułamku sekundy wstał i zadał przepotężne uderzenie pięścią w brzuch Gasa, który trzyma się za brzuch i widać, że naprawdę ten cios zrobił na nim wrażenie. Vegeta zwraca się do Gasa słowami dzięki za rewelacyjne paliwo. Dzięki za rewelacyjne paliwo, po czym poszedł na stację zapłacić i odjechał. Gas mimo wszystko nie podłamuje się po tej jednej akcji, zwraca się do Vegety słowami ty draniu, po czym uderza Vegetę z prawej ręki, potem z lewej ręki, potem kopie Vegetę i tutaj zaczynają się dziać rzeczy na pewno nowe, powiedziałbym, że troszeczkę na niesamowite w porównaniu do tego, co widzieliśmy w poprzednich rozdziałach, zaraz zobaczycie. Kiedy Vegeta jest odrzucony i między Gasem a nim jest jakaś przerwa, kilkanaście metrów, Gas w jego stronę wyciąga dwa palce i teleportuje Vegetę nad siebie, czyli używa błyskawicznej transmisji na Vegecie, nie mając z nim fizycznego kontaktu. Teleportuje Vegetę w ułamku sekundy sprzed swojej twarzy nad siebie. Kiedy Vegeta wisi nad Gasem, ten sprzedaje mu kopniaka, Vegeta leci w stronę skał, ale w ostatnim momencie Gas kolejny raz teleportuje Vegetę, tym razem za siebie. Oczywiście możemy się domyślić, że nie po to, żeby uratować Vegetę przed uderzeniem w skałę, tylko żeby zaatakować go jeszcze raz. I to właśnie widzimy. Gas po raz kolejny kopie Vegetę w górę i kiedy Vegeta jest wyrzucony w powietrze, Gas następny raz, któryś już z kolei, teleportuje Vegetę przed siebie, sprzedaje Vegecie kolejnego buta i całe szkice kończą się widokiem walki, w zasadzie walki, no widokiem okładanego Vegety, ale jeszcze są słowa Goku, które brzmią tak. Co? Ten gość potrafi teleportować innych za pomocą błyskawicznej transmisji? Czyli mamy potwierdzenie tego, że to nie jest tylko jakby mój wymysł, prawda? Jest potwierdzenie tego, że to jest faktycznie błyskawiczna transmisja, co jest dosyć niesamowite ze względu na to, że to świadczy o tym, że Gas wyszlifował błyskawiczną transmisję, jakby pomijam to, że w bardzo szybkim czasie, ale do takiego stopnia, że jest w stanie teleportować innych, nie mając z nimi fizycznego kontaktu, plus jest w stanie decydować, czy się chce z nimi przeteleportować, czy nie, prawda? No bo jakby błyskawiczna transmisja w przypadku Goku, kiedy teleportuje innych, to teleportuje się również z nimi sam, prawda? Jak na przykład, nie wiem, w GT Goku w Super Saiyanie 4 wszystkich przenosił z jednej planety na drugą. Albo generalnie w milion innych przykładów. Tutaj Gas nie teleportuje się sam, tylko teleportuje kogoś i nie ma z nim fizycznego kontaktu. Podejrzewam, że są jakieś granice, limity tej techniki. Nie może przeteleportować kogoś, kto jest bardzo, bardzo daleko. Ale w takiej sytuacji, kiedy prowadzi z kimś walkę wręcz, no to jest bardzo, bardzo mocna technika. Jest to zdumiewające ze względu na to, że kilka rozdziałów wcześniej pamiętamy. No jakby cały rozdział polegał na tym, że Goku wykorzystywał to, że on miał bardziej wyszlifowaną błyskawiczną transmisję i w ten sposób wykiwał Gasa, przeteleportował się bardzo, bardzo daleko i Gas nie mógł za nim podążyć w takim samym tempie i po prostu musiał lecieć, prawda? Pamiętamy, to było kilka rozdziałów wcześniej i na przestrzeni tych kilkudziesięciu minut Gas jest w stanie już używać błyskawicznej transmisji w taki sposób, w jaki nawet Goku nie jest w stanie jej używać. To może również świadczyć o tym, że Gas nie tylko wyszlifował błyskawiczną transmisję, ale również techniki, które do tej pory imitował w mandze. Widzieliśmy, że zrobił coś w stylu Hakai, zostało to potwierdzone w mandze, coś w stylu Hakai. Nie mówię, że zrobił to idealnie, tak jak na przykład Beerus, prawda? Czy Vegeta, oczywiście w mniejszym stopniu jak Beerus, ale nadal to było prawdziwe Hakai. Nie jest wykluczone, że Gas zaczyna łapać coraz bardziej te techniki, które zyskał ze względu na życzenie, prawdopodobnie tak samo jak Granola. To byłoby trochę głupie, to byłoby trochę nudne, to byłoby trochę powtarzalne, aczkolwiek to jest tylko i wyłącznie mój strzał. Rzecz, o której chcę jeszcze wspomnieć, dlaczego Goku nie pomaga Vegecie? Jakby nie pamiętam sytuacji, w której Vegeta powiedział w poprzednim rozdziale: ej, Goku, chcę walczyć sam, w sensie Kakarotto, chcę walczyć sam, nie pomagaj mi. Jakby walka skończyła się w takim momencie, rozdział poprzedni skończył się w takim momencie, że Goku, tak jak powiedziałem, przepychał tę kulkę, dlatego przez chwilę Vegeta walczył sam z Gasem, ale nie było nigdzie kwestii poruszanej, że teraz walczą jeden na jednego, prawda? Przecież do tej pory walczyli razem, Vegeta nie prosił, żebyśmy walczyli osobno, ale mam tutaj teorię odnośnie tego, dlaczego Goku stoi i nie pomaga, no bo było już kilka momentów, chociażby na tych pierwszych siedmiu szkicach,
szkicach, kiedy mógł pomóc, kiedy mógł wskoczyć, kiedy mógł zainterweniować, a stoi i się patrzy. Być może to, co było napisane w opisie strony, że Goku wyczuwa coś, znaczy jest coś, co jest w stanie wyczuć tylko Goku. Wyczuć. Te słowa sugerują, że to nie jest coś, co można zobaczyć, prawda? Jakby gdyby to było coś, co można zobaczyć, to raczej nie byłoby to tylko coś, co może zobaczyć Goku. No bo jeśli chodziłoby o to, że Gas na przykład nauczył się wykonywać błyskawicznej transmisji w taki sposób, no to widziałby to też Gas, widziałby to też Vegeta, wszyscy by to widzieli, prawda? Być może Goku czuje, że... Teoria. Zupełnie fanowska teoria. Ale być może Goku czuje, że w Vegecie się coś zmienia. Bo wiemy, że jest to jasno powiedziane nie raz, nie dwa, nie pięć, że Ultra Ego w przypadku Vegety działa tak, że im więcej obrażeń zyskuje, tym silniejsze się staje. Nie jestem do końca fanem takiego wytłumaczenia, ponieważ na początku było mówione, że Ultra Ego działa w ten sposób, że im bardziej rozpala się duch bojowy, tym silniejszy się staje, no w przypadku Ultra Ego tutaj Vegeta, prawda? Ale ducha bojowego można rozpalać w inny sposób niż przyjmowanie obrażeń, no nie? Więc jakby to, że Vegeta przyjmując obrażenia staje się silny, to jest jakby zrozumiałe, ale nie jestem fanem tego, że póki co tylko w ten sposób staje się silniejszy, jakby tylko w ten sposób rozpala ducha bojowego. Mimo wszystko uważam, że to nie jest, że tutaj nie będzie powtórki z rozrywki, jeśli chodzi o walkę Granoli z Vegetą, bo wtedy Vegecie trochę ta moc uderzyła do głowy i przyjął za dużo obrażeń. Mam wrażenie, że tutaj w tym rozdziale te decyzje, te jakby, prawda, jak to było w tytule, ich odpowiedzi zostaną udzielone, w jaki sposób wyszlifować ich dane techniki. Goku znajdzie swoją własną odpowiedź na to, w jaki sposób używać Ultra Instynktu dokładniej, pełniej, w lepszym stopniu. I w przypadku Vegety i Ultra Ego będzie dokładnie tak samo. Ich osobne odpowiedzi, inne, różniące się od siebie oczywiście, zostaną znalezione w tym rozdziale. I być może Goku zauważa to, że w Vegecie się coś faktycznie zmienia. To, że na przykład Vegeta się wzmacnia, ale mimo tych otrzymywanych obrażeń, nie jest jakby krok od stracenia przytomności, że faktycznie otrzymuje obrażenia, ale zaczyna jakby łapać, zaczyna, powiedzmy, nie lubię tego słowa, ale masterować Ultra Ego na tyle, że jest w stanie wytrzymać te bęcki i staje się coraz silniejszy i na przykład prześcignął już poziomem surowej mocy Gasa. Może dlatego Goku nie interweniuje. Te osobne odpowiedzi, wydaje mi się, że to jest bezpośrednie nawiązanie do tych lekcji, które wyciągnęli z walki Bardocka, o których mówiłem też na początku tego filmu, kiedy Monaito mówił, że duma rasy, bla 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 i tak dalej. Każdy z nich musi znaleźć w sobie coś innego do wyszlifowania tych swoich technik, ponieważ wiemy, że Goku nie jest aniołem. Anioły używają Ultra Instynktu jakby naturalnie, więc jeśli Goku chce skopiować ten styl aniołów, to mu się to nie uda, ponieważ jest inną formą życia. Musi znaleźć inny sposób, jakby śmiertelny sposób na używanie Ultra Instynktu w tak dobrym stopniu jak aniołowie, ale to musi być jego własny, personalny sposób na znalezienie tego spokoju ducha. W przypadku Ultra Ego i Vegety działa to na podobnych zasadach, więc myślę, że to, że Vegeta dostaje tutaj bęcki na początku tego rozdziału, nie musi świadczyć o tym, że Vegeta zostanie pokonany i zostanie wyrzucony na drugi plan. Myślę, że ten rozdział będzie się skupiał tak samo na Vegecie, jak i na Goku. Mam wrażenie, gdzieś tam, wiecie, dolna część pleców mi mówi, że to będzie bardziej na Goku niż na Vegecie, aczkolwiek tutaj myślę, że śmiało można postawić pieniądze, że Vegeta nie zostanie kompletnie skreślony w tym rozdziale. Także tak, to są szkice 14, rozdział oczywiście 20 o 17, prawdopodobnie 17, 18, na pewno 19 czerwca, 3-2 dni przed rozdziałem mangi wyjdą jakieś spoilery, także podejrzewam, że wrzucę wam może jakieś wstępne spoilery, ale nie będę czytał całego streszczenia, ponieważ tak jak ostatnio zauważyliście, nie czytam streszczeń ze względu na to, że bardziej się wczuwam w mangę i lepiej się bawię czytając rozdziały jakby na bieżąco, także chciałbym, żebyście to uszanowali. Oczywiście czuję się zobligowany do tego, żeby was informować na temat wszystkich spoilerów, przecieków i tak dalej, ale chociaż ten jeden dzień w miesiącu nie każcie mi czytać streszczenia, bo chcę się po prostu dobrze bawić przy rozdziale mangi. Na live'a już teraz mogę was zaprosić, 21 o godzinie 17 będzie live, ale jeszcze o tym będziecie słyszeć. Póki co, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby być na bieżąco z moimi filmami, nie chcecie niczego przegapić. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, jest już was bardzo, bardzo dużo. Kiedyś będzie nas więcej, jak to kiedyś śpiewał Miodu, tak? Jamal. Ale Jamal to nie jest jedna osoba, tylko grupa. W gimnazjum niektórzy tego nie ogarniali. Chyba to było ten Jamal piosenka. Nieważne. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Życzę wam miłego dnia, żebyście dzisiaj oglądali meczyk, jak będziecie oglądać, i żebyście mieli pozytywne emocje. Ja też będę oglądał, także życzmy sobie wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. I tu jest ta przerwa? Nie trzymam was w niepewności. Diana.